Mam bardzo dużo do przekazania, do poinformowania, do zaznaczenia, do zwrócenia uwagi. Zauważyłem kolejną niezwykłą z mojego punktu widzenia rzecz, że na pewno słyszeliście o czymś takim jak wyuczona bezradność. Zauważyłem, że istnieje coś takiego jak wyuczona oziębłość. Istnieje coś takiego jak wyuczony dystans, wyuczone nieodczuwanie. Kultura, w której jesteśmy wychowywani, promuje coś takiego, żebyśmy nie odczuwali, nie poczuwali się, a w ogóle żebyśmy nie czuli, żebyśmy byli nie czuli na to, co się dzieje. No bo teoretycznie wydaje się, że tak bardzo walczymy o współczesny świat, o te biedne zwierzątka, a najbardziej walczymy o biedne zwierzątka, które tak cierpią, te futerkowe na przykład. Bardzo cierpią futerkowe zwierzątka i najgłośniejsze dyskusje są przy schabowym o tym, jak cierpią zwierzątka futerkowe. Zauważyłem, że wyuczona bezradność, której chcę poświęcić kilka swoich uwag, no, nie w tej chwili tylko zaznaczyć, żeby ci, którzy będą oglądać temat wyuczonej oziębłości, zauważyli, jak ta wyuczona oziębłość tworzy się w przedszkolu, a już w szkole podstawowej to idzie na full. Jak w szkole podstawowej naczelną zaletą internetu jest to, że można wstawić filmik z Marysią, która się zalała herbatą lub czymś innym. Jak ta wyuczona oziębłość powoduje, że radość odczuwamy od najmłodszych lat ze wsadzenia szpili komuś innemu. To jest wyuczona zawiść. I żyjąc w tej wyuczonej zawiści, robimy innym krzywdę. Ale na innym nam nie zależy, na innych nam przecież nie zależy, bo to są inni. Chciałbym was przekonać o tym, że największą krzywdę robimy samym sobie oziębłością i zawiścią sobie, ponieważ odbieramy sobie coś niezwykle cennego. A co? Proponuję, zastanówcie się.